Dać w dzisiejszym na naszej uczystości, rozwiniętej uczystości. Rok temu, dokładnie 8 października w tym miejscu odsłanialiśmy ten głaz, tę tablicę memoratywną, a w dniu dzisiejszym, rok, niespełna rok po tej uczystości, kontynuujemy nasze dzieło. Na dzisiejszej uczystości witam serdecznie władze samorządowe miasta gminy Mrocza, na czele z burmistrzem miasta gminy Mrocza, panem Jarosławem Okonkiem. Witam sekretarz miasta i gminy, miasta Mrocza, panią Renatę Jesienowską-Zawieja. Witam młodzież szkolną z kadrą nauczycielską, z panią Roxaną Jarecką, Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza Witosława, jako również Szkoła Podstawowa imienia Wojska Polskiego w Mrocze. Poczty sztandarowe szkół, Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza Witosławiu, Szkoły Podstawowej imienia Wojska Polskiego w Mroczy, druhów strażaków OSP w Drzewianowie, w Straży Pożarnej oraz poczty sztandarowe Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie. Witam również pozostałe osoby. Witam sołtysów sołectwa Ostrowo, pana Józefa Mincknera, sołtysa sołectwa Drzewianowo, pana Rysza Świętonia, witam duchów strażaków, witam nadleśniczych, leśniczych nadleśnictwa Runowo, witam również młodzież uczniów Technikum Mundurowego Mroczy. Witam panią prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Polskiego 1918-1919, panią Maję Nowacką, jak również witam kierownika referatu komunalnej, pana Pawła Góreckiego. Witam pozostałych państwa biorących udział. Szczególnie się cieszę bardzo, że młodzież w dniu dzisiejszym uczestniczy w naszej uroczystości. Szanowni Państwo, jest to przedsięwzięcie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie, powrót do powstańczych korzeni oraz zbrodni pomorskiej 1939 Słupówko Pomroczy, kontynuacja realizowana w ramach konkursu powiatu makierskiego. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 pamiętamy. Zbrodnia pomorska 1939. Szanowni Państwo, włączyliśmy do dzisiejszej uroczystości również naszą perełkę pod względem głosowym mieszkankę naszej gminy, Anię Domańską z Orlach. Wykona w dniu dzisiejszym hymn państwowy oraz pieśń. Kłopoty techniczne, myślę, że przestaną być obowiązywać te kłopoty. Szanowni Państwo, rozpoczynamy dzisiejszą uroczystość, jak mówiłem, 84. rocznicy zbrodni pomorskiej 1939 w Słupówku. Bardzo proszę o odśpiewanie hymnu państwowego. Thank you.
o hymnie. Szanowni Państwo, jeszcze woli organizacyjnej chciałbym powitać nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Wojska Polskiego, którzy również uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Wspaniały dyrektor szkoły. Bardzo proszę o zabranie głosu przez burmistrza miasta gminy Mocza, pana Jarosława Kolika. Szanowni Państwo, zebraliśmy się dzisiaj w tym miejscu, aby oddać hołd i oddać cześć i pamięć osobom, które poniosły największą ofiarę. Największą ofiarę, oddały swoje życie za naszą wolność, za naszą ojczyznę, za miasto, gminę Mrocza, za swoje wsie, za swoje małe ojczyzny. Dziękuję wszystkim przybyłym na to święto, na upamiętnienie tego zdarzenia, tej zbrodni pomorskiej w 84. rocznicę. Wszystkim, którzy tak zostali szczegółowo wymienieni przez pana majora Jarosława Odrobińskiego, a w szczególności dziękuję panu majorowi za przygotowanie tej uroczystości, za cały wkład pracy, aby ta pamięć nie zaginęła. I pan major jest tą osobą, która kultywuje pamięć, tradycje, wszystkie wartości patriotyczne, więc szczególne podziękowania należą się panu majorowi za kultywowanie pamięci o tych osobach, które poniosły największą ofiarę za naszą małą ojczyznę. I taka sentencja nasuwa się na myśl, że te wszystkie osoby żyją i zostają w naszych sercach, dopóki my pamiętamy, a w dniu dzisiejszym widzimy, że one żyją w naszych sercach. I dzięki swojej poniesionej ofierze my dzisiaj w taki sposób wolny, swobodny możemy w tym miejscu się spotykać, gdzie w ich ostatniej chwili nie było im podane. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym tutaj małe popa popełniłem. Otóż jest z nami również z całej sąsiedniej wsi. Jest to potomek osoby, która była ostrzelana, jak również w poczcie sztandarowym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kosowie jest uczeń, którego tutaj właśnie został ostrzelany pradziadek Urban. Z nami jest razem Wojtek Urban. Myślę, że to jest właśnie, to świadczy o tym, że ta kontynuacja tych naszych działań tu jest jak najbardziej potrzebna. Musimy pamiętać i przypominać. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do dalszej części uroczystości. Szanowni Państwo, 1 września 1939 roku III Rzesza na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow zawartego w sierpniu 1939, przewidującego podział Polski między agresorów na linii rzeki Narew, Wisła i San, atakuje Polskę na lądzie, morzu i w powietrzu. Kolejna wojna światowa staje się faktem. 3 września Francja i Wielka Brytania, realizując układy sojusznicze z Polską, wykładają wojnę Niemcom, nie podejmując wszakże działań zbrojnych. Mimo zaciętego oporu, przeważające siły niemieckie posuwają się szybko naprzód, rozwijając polskie oddziały. 6 września dowództwo wydaje rozkaz wycofania wojsk za linię Wisły i Samo, zaś dzień później Niemcy docierają do Warszawy. 17 września 1939 do Niemiec dołącza Związek Sowiecki, ignorując istniejące do tej pory umowy zawarte z Polską. Jeśli w Polsce nie ma już rządu, to nie ma również żadnego paktu o nieagresji, słyszy w Moskwie polski ambasador Wacław Grzybowski. W agresji sowieckiej padają kolejne punkty oporu. Oksywie, Warszawa, Modlin, Hel. Ostatni regularny oddział Wojska Polskiego, generała Franciszka Kleberga, kapituje pod Kockiem 5 października 1939 roku. Rozpoczyna się okupacja przekraczająca swym okrucieństwem wszystko, czego Polacy doświadczyli w minionych wiekach ruskiej i rosyjskiej niewoli. Na mocy traktatu podpisanego 28 września obaj okupanci dzielą się polskimi terytoriami niemal równo po połowie. 12 października Niemcy tworzą Generalne Gubernatorstwo dla zajętych obszarów polskich, zajmujące 98 tysięcy km kwadratowych i składające się z 4 dystryktów – krakowskiego, radomskiego, lubelskiego i warszawskiego. Sowieci wcielają zagarnięte tereny do Ukraińskiej, Białoruskiej Republik Sowieckich. Wileńszczyznę otrzymuje Litwa, Skawek Karpat, Słowacja.
Obaj okupanci realizują politykę eksterminacji polskich elit. Od pierwszych dni mnożą się precyzyjnie zaplanowane deportacje, wysiedlenia, różnego rodzaju prześladowania i szykany administracyjne oraz egzekucje. Na porządku dziennym jest ekwizycja mienia. Pojawiają się dramatyczne trudności akwizycyjne, które zagrażają biologicznej egzystencji narodu. Za najmniejsze przewinienia grozi kara śmierci. Więzienie lub obóz koncentracyjny. Pierwszy obóz Skutkow powstaje już w 1939 roku. Następne to Auschwitz-Birkenau 1940, Najgamisz 1941, Płaszów 1944 i inne. Załamuje się dotychczasowy porządek społeczny i moralny. W szkołach zakazane jest nauczanie według polskich programów, a na terenie zajętym przez Niemców ogranicza się naukę do minimum. Sowieci starają się zachowywać pozory, pozostawiając początkowo język polski jako wykładowy. Istnieje za to nieprawdopodobna indoktrynacja komunistyczna. Szerzy się donosicielstwo. Na terenach zajętych przez Niemców szczególnie prześladowani są Żydzi. Okupant umieszcza ich w gettach. Pierwsze utworzono w październiku 1939 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Następne w Łodzi w 1940, w październiku tego samego roku w Warszawie. Od grudnia 1941 Niemcy mordują Żydów w obozach masowej zagłady w Kełmie, Sobiborze, Bełżcu, Peblince, Auschwitz-Birkenau. Na terenach Rzeczypospolitej zajętych przez Związek Sowiecki agresor prowadzi politykę antagonizowania zamieszkujących je narodowości, umiejętnie prowokując konflikty pomiędzy Ukraińcami, Żydami i Białorusinami, a Polakami. Traktowani jako wrogi.